Legionista nie obraził się, spokojnie zapalił papierosa. On nigdy nie będzie dżentelmenem, mruknął hajde. Jego język nie jest przyzwoity. Ani nie chce nim być, wrzasnął mały, wstał, odszedł do najdalszego kąta pomieszczenia, podniósł list, który wyrzucił i wygładził go na kolanach, potem zaczął go znów z wysiłkiem odczytywać. Stary usiadł koło niego. Zwinął dwa papierosy z kawałków starej gazety, jeden wręczył małemu, drugi wziął dla siebie. Czy mogę ci pomóc, przyjacielu? Tak, mruknął mały, dając mi spokój, póki Iwan albo SS nie wsadzi mi kulki w głowę. Wstał, odepchnął starego na bok zmiął list i cisnął nim o drzwi następnie ruszył do wyjścia kopnięciem posłał leżącą koło drzwi torbę granatów ręcznych na drugi koniec bunkra stojącemu mu na drodze podoficerowi wymierzył takie uderzenie w brzuch że ten stracił równowagę i zwalił się z jękiem kopnął nieprzytomnego a potem zwrócił się do nas szukając okazji jeszcze jedno słowo wy zasrani bohaterowie, a rozszarpie was powoli, jednego po drugim. Podniósł karabin maszynowy i zrzucił nim w nas, po tym znikł w okopie. Stary potrząsnął głową, podniósł list i rozłożył go. Musi to być groźny list, jeśli wywołał takie jego zachowanie. On jest głupim skurwy synem! mruknął Hajdę, gładząc swą obolałą szyję. Ty też, powiedział ponuro porta. Możemy złożyć o nim meldunek, jak wiecie, i uzyskać jego przeniesienie rzekł jeden z nowych rekrutów, gefreiter Trepka, którego ojciec był pułkownikiem piechoty. Czemu ty tego nie zrobisz? zapytał Hajdę, przestępując z nogi na nogę. Cóż, czemu nie? Odparł trepka i podszedł do stołu. Ten paskudny facet jest kryminalistą i już dawno temu powinien był zostać postawiony pod ścianą. Legionista mruknął francuskie przekleństwo i spojrzał na Starego. Czy chcesz złożyć meldunek na małego? Zapytał Hajdę, patrząc czujnie na trepkę. Jeśli sobie życzycie, odrzekł Trepka, wyciągnął arkusz papieru i zaczął pisać. Hajde zajrzał mu przez ramię na to, co pisze. To wspaniały meldunek, zadrwił Hajde. — Wręcz go dowódcy pułku. Mogę ci obiecać, że oczy wyjdą mu z orbit. Nie, powiedział Trepka. Dostanie go nie dowódca, lecz komisarz polityczny. Wtedy, gdy nadejdzie nasza zmiana, włożył do kieszeni napisany meldunek. Gdyby został dostarczony, oznaczałby dla małego wyrok śmierci. Stary gestem przywołał legionistę i mnie. Wręczył nam list do małego. Przeczytaliśmy go wspólnie: Mój drogi synu Wolfgangu, mam reumatyzm obu nóg. Ale pomimo tego napiszę do ciebie, by cię zawiadomić, że już nie jesteś moim synem, nawet pomimo tego, że ja cię urodziłam. Przeklinam tamten dzień. Twój ojciec, ten łajdak był nałogowym pijakiem, ale ty jesteś tysiąc razy gorszy. Jesteś kryminalistą, a twoja biedna matka musi za to płacić. Wczoraj dostałam od pani Becker parę wełnianych pończoch. Jestem pewna, że pamiętasz panią Becker, to ona pomogła mi umieścić cię w instytucji pobożnych braci i sióstr. Chciała dla ciebie tego, co najlepsze, jak dla wszystkich innych ludzi, ale okazałeś się niewdzięcznikiem i uciekłeś stamtąd tylko z powodu odrobiny chłosty, na którą, czego jestem pewna, uczciwie zasłużyłeś. Zawsze byłeś złośliwy. Jesteś skończonym nicponiem. Wiele pięknych pani, dżentelmenów pragnęło ci pomóc, gdy u nich sprzątałam. Tak mi było wstyd, gdy z kieszeni fartucha kupca Millerhausa w sklepie z jarzynami ukradłeś jedną markę. Policjanci powinni byli cię wykończyć, gdy spuścili ci lanie za to, że wypiłeś mleko Feldwebla policji Grinera. Tłumaczyłeś się, że miałeś pragnienie, ty jakby dla takiego łobuza jak ty nie wystarczyła woda, ja, twoja biedna matka, tyle dla ciebie zrobiłam. W dniu, w którym poszedłeś do poprawczaka, dostałeś parę całkiem nowego drewnianego obuwia i dwie pary skarpetek, a mój reumatyzm ramienia nie powstrzymywał mnie od spuszczania, cilania za każdym razem, gdy na to zasłużyłeś. A te mokre plamy, które widzisz na liście, to łzy twojej biednej matki. W twojej książeczce pracy napisano, że jesteś nałogowym przestępcą, a pan główny kancelista Apple, który jest takim dobrym człowiekiem i wielkim dżentelmenem, powiedział, że mogłabym wrócić do pracy tylko jeśli umrzesz, ale ty jesteś elementem antyspołeczną i kulą u moich reumatycznych nóg. Ale gdy będziesz nieżywy, oni ponownie sprawę rozpatrzą, mówi pan główny kancelista apel. Mam nowy czerwony płaszcz, Wolfgangu, z ładnym szarym futerkiem na kołnierzu. Tak mi w nim do twarzy. Pan Braining, który dał mi go w prezencie, mówi to samo. Więc teraz bądź dobrym chłopcem, mały Wolfgangu, i daj swej biednej matce tylko jedną malutką radość. Pospiesz się i daj się zabić. Tam w Rosji to nie może być takie trudne. Wszyscy mówią, że to bardzo łatwe, ale oczywiście tego nie zrobisz, ty kanalio, po prostu dlatego, że chcesz zmartwić twoją matkę. Wolfgangu, już nie zostało nam nic koksu. To twoja wina. Tak mi powiedziano w punkcie rozdzielczym. Onegdaj pan Schneider z Urzędu Pocztowego, wiesz, ten człowiek w trzecim okienku, gdzie się wpłaca pieniądze, które jest się winnym, gdy tam byłam, by zapłacić cztery marki za coś tam, co nie jest twoją sprawą, ty śmieciu, powiedział, czy pani obrzydliwy syn nadal żyje, mała pani Kreutzfeldt. Jak wszyscy inni wielcy dżentelmeni, powiedział, że to okropne, że jesteś dla mnie ciężarem, ty pijany tempaku. Twojej biednej matce jest zimno, Wolfgangu, tu jest bardzo zimno, a mój reumatyzm jest ciężki. Dostałam trzy kocie skórki, by go nimi okładać. Każdej nocy tomies nadlatują, zrzucając bomby. I choć w piwnicy słyszy się mnóstwo nowin ciągle jest źle. Wczoraj udało mi się wymienić kartkę na masło na kartkę na kawę. To było z panią Kirse z drugiego piętra. Ale teraz naprawdę bądź dobrym synem Wolfgangu i pospiesz się, by zostać zabitym, abym mogła pójść do punktu rozdzielczego i powiedzieć, mój syn, Wolfgang, Helmut, Leo, Kreutzfeldt, padł za Firera i Ojczyznę. Gorzko płaczę, gdy pomyślę, jak dobrze mogłoby nam się powodzić, gdybyś był dobrym chłopcem i wstąpił do partii, jak Karl, pani Szulce z trzeciego piętra. Wiesz, to ci ludzie, którzy mieli szarego kota z białym ogonem, którego wrzuciłeś do łaby. Karl jest teraz wielkim dżentelmenem. Często przyjeżdża do domu na urlop. Jest Untersscharführerem SS i ma wiele odznaczeń. Pani Schulze mówi, że on widział Firera, a Himmler od SS raz go wymyślał. On zostanie kimś wielkim obcując w ten sposób z takimi wspaniałymi dżentelmenami. Pani Kirse też tak myśli. Sprawia swej matce wielką radość. Ostatnim razem, gdy był na urlopie, przywiózł pierścionek i naszyjnik z prawdziwego złota i z czerwonym kamieniem i dziesięć kartek na masło i kawał wieprzowiny. Otrzymał te biżuterie od elementu antyspołecznego, by oszczędził życie jego matce, Jednej z tych, którzy wyzyskują nas, biednych Niemców, ale wierz mi, SS wie, co robić z tymi paskudnymi ludźmi. Karl nam o tym opowiadał. Mieliśmy szczęście, że mamy Firera, który czyści ten bałagan. Wolfgangu, teraz słyszę, że pani Szulcem mnie woła. Idę na górę na kawę. Bądź więc dobrym chłopcem, ty pijaku i zginij jak bohater, aby twoja biedna matka mogła dostać swój koks. Nie mam zamiaru posyłać ci wyrazów miłości, ty skurwielu. Poród z tobą był ciężki, ale ty zawsze byłeś nieuprzejmy. Twoja wierna matka, pani Louise Kreuzfeld z domu Weidner. Bremer 65. Poproś twoich kolegów, by przysłali mi zdjęcie twojego grobu, gdy umrzesz, abym mogła je pokazać panu głównemu kanceliście apelowi. Na Allaha, co za paskudna stara suka z tej matki! wykrzyknął legionista. Stary skinął głową, zacisnąwszy zęby. Złapmy małego, zanim coś się zdarzy. Hajde zapytał, co było w liście. Czemu nie zawydasz małego? Odparł stary, chowając zatłuszczony list do kieszeni. Znaleźliśmy go koło zniszczonego bunkra karabinów maszynowych. Ujrzawszy nas, wydał pomruk. Przeczytaliśmy twój list, mały, powiedział stary. Twoja matka jest świnią. Mały pykał rosyjskiego papierosa. Za całą odpowiedź wydał niski pomruk, jak niedźwiedź gotowy do ataku. Moja matka jest śmierdzącą suką, smrodliwym bagnem. Kiedyś doniosła na mnie do kripo za to, że wyczyściłem nędzny automat do papierosów, nawet oddałem jej z tego trzy paczki. Chciała mieć połowę wszystkiego, ta suka. Ale odmówiłem i dlatego na mnie doniosła. Gdy kiedyś przyszło Gestapo i znalazło walające się śliczne magazyny, zostawione przez jednego z jej doskonałych dżentelmenów, powiedziała z największym spokojem, że są moje. Ale do diabła. Każdy, kto mnie znał, mógł przysiąc, że nie zajmuję się takim łajnem. I za każdym razem to samo. Mogę zjeść mój stalowy hełm, jeśli ona zaraz nie pójdzie do Gestapo, by znów na mnie donieść. Jak widzicie, z listu ona wbiła sobie do głowy, że ja powinienem umrzeć. Jego oczy świeciły ponuro pod jego grubymi, kędzierzawymi brwiami. Widzisz, stary, urodziłem się jak szczur. Rosłem jak szczur. Polowano na mnie jak na szczura. Teraz oni chcą, abym został zabity jak szczur. Stary poklepał go po ramieniu. Uspokój się, mały. To prawda, że gdy dołączyłeś do naszej bandy nie przedstawiłeś się w żaden szczególnie miły sposób i zwaliłeś nam na głowy mnóstwo kłopotów, ale zwolna zaczęliśmy cię lubić. I chociaż oberst Hinka i hauptmann von Baring robili ci piekło za to, że jesteś świnią, oni cię lubią i staną w twojej obronie, jeśli SS będzie chciało cię zabrać. Legionista po przyjacielsku stuknął małego pięścią w brzuch. Pewnego dnia, gdy skończymy z tą wojną, będziesz mile widziany, gdy do mnie przyjdziesz, jeśli nie będziesz miał innego miejsca dla siebie. Więc uważasz, że Emma nie traktowała poważnie ani jednego słowa, które powiedziała? Mówiła to wszystko tylko po to, aby mnie trzymać na wędce. Nie, nie mały. Oczywiście ona mówiła to na poważnie, ale mogą się wydarzyć różne rzeczy. Uspokajał go legionista. Chryste. Byłem taki szczęśliwy, gdy Lloyd Olsen dał mi ten list. To był pierwszy w życiu list, jaki dostałem i powiedziałem sobie, Mały, teraz jesteś prawdziwym dżentelmenem, dostałeś list ze znaczkiem i wszystkim innym. Siedziałem i myślałem o wszystkich ludziach, którzy zadawali sobie trud, abym go dostał. A potem popatrz, jaki to się okazał gówniany list. Nie powinieneś się martwić z tego powodu, wtrącił Julius Heide. Bardzo wielu ludzi pisze listy, które nigdy nie powinny zostać wysłane. Założę się, że twoja matka już tego żałuje. Naprawdę tak myślisz, Julius? zapytał sceptycznie mały. Byłoby cholernie wspaniale, gdyby tak się stało. W tym momencie wydarzyło się coś, co uważaliśmy za niemożliwe, i nigdy byśmy nie uwierzyli, gdyby ktoś nam o tym opowiadał: Mały, człowiek o lodowatym spojrzeniu, zalał się łzami. Mały, którego oczy nigdy się nie uśmiechały, nawet gdy całe jego ciało trzęsło się ze śmiechu, łzy robiły jasne plamy na jego brudnych policzkach. Julius Hajde objął go za ramiona: Do diabła, Mały, skończ z tym. Przysięgam, że mnie też doprowadzisz do płaczu. Moja matka robi najlepsze na świecie placki kartoflane i w moim domu dam ci ich zjeść tyle ile zechcesz, gdy wojna się skończy. Możesz spać w mojej norze. My zaś pójdziemy na zmianę spać na sianie. Powiedz, że do diabła z tą suką twoją matką. Ona nie jest warta płaczu. A gdyby ktoś chciał zrobić ci krzywdę, po prostu zawiadom o tym Juliusa Hajdę. Jeśli staniemy plecy w plecy, możemy walczyć z całą armią pancerną. Ale mały płakał, aż serce się krajało. Daliśmy mu sznapsa, daliśmy mu papierosów, daliśmy mu zdjęcia dziewczyn takiego rodzaju, jakie zwykł był zbierać. Dary utworzyły przed nim stos na brzegu okopu, jakby to były prezenty urodzinowe. Wschodnioprusak dał mu swój nóż sprężynowy i powiedział ze ściśniętym gardłem, możesz sobie wziąć mój nóż. Ale mały był niepocieszony. Żale i niedole gromadzone przez lata przebiły się na powierzchnię. Nikt nigdy, gdy był małym chłopcem, nie powiedział mu dobranoc ani nie pogłaskał po głowie, nie robi się tego szczurowi. Przyszedł lejtnant Olsen i zapytał, co złego się dzieje. W zdumieniu patrzył na małego. Stary bez słowa wręczył mu list. Przeczytał go i potrząsnął głową. Podłość ludzka nie ma granic, powiedział cichym głosem. Klepnął małego chłopcze, trzymaj głowę wysoko. Masz nas, a my jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Dam ten list dowódcy pułku. Najwyżsi oficerowie dywizji wydali przyjęcie. Wino rozluźniło im języki. Nikt nie ukrywał swej pogardy dla zachowania się rządu Rzeszy. Z ich punktu widzenia składał się z ludzi, których nie dopuściliby do swego ekskluzywnego towarzystwa. Do czego partia nadawałaby się bez nas? powiedział dowódca pułku artylerii. Rozejrzał się po stojących kołem oficerach, którzy wszyscy mieli na piersiach wysokie odznaczenia bojowe. Jak większość wyższych oficerów nie ukrywali poglądów opozycyjnych, gdy czuli się subroza. Do dobrego tonu należało wyrażanie zastrzeżeń wobec partii, ale krytyczne wypowiedzi nie wynikały z zasad. Źródłem była korzyść własna. Bo w rzeczywistości nie mieli wobec partii bardzo poważnych zastrzeżeń, oni tylko nie znosili faktu, że ta nie uznaje suwerenności sił zbrojnych. Nie mieli wielkich zastrzeżeń wobec Hitlera i jego wojny, oni tylko nie lubili patrzeć, jak były kapral przyjmuje rolę rzekomo znakomitego stratega arystokratyczni oficerowie sztabowi chcieli wygrać wojnę, nawet jeśli rzeczywistymi zwycięzcami okażą się Hitler i jego partia. Rozdział XIV Za liniami nieprzyjacielskimi Tuż przed północą byliśmy w polu czekając na godzinę zero. Dodatkowe porcja sznapsa i całe popołudnie wolne, mruknął Józef Porta. To oznacza, że naprawdę siedzimy w tym po uszy. Potrójna porcja sznapsa oznacza rzeź. Dywizja zmieniła swój rozkaz z dwunastej w południe, więc teraz nie tylko dwa plutony, ale cała piąta kompania miała uderzyć przed siebie, by dokonać głębokiego rozpoznania. Kompania miała zostać podzielona na dwa oddziały działające niezależnie od siebie. Ani jeden człowiek nie wróci żywy, oświadczył, potrząsając głową leutnant Olsen. Legionista gorączkowo polerował swój karabin maszynowy MG 42, nową szybkostrzelną broń. Wszystko jedno z tym rozpylaczem. Człowiek czuje się zupełnie w domu, powiedział, usuwając odrobinę kurzu z zamka. Można powiedzieć wiele przeciw naszej wycieczce do lasu, ale niczego przeciwko temu rozpylaczowi. Z tym żelastwem nie będzie nawet w połowie tak źle, nawet jeśli całe pole będzie się roić od ruskich. Doprawdy wracaj na ziemię. Mruknął wschodnio prusak za sześć do siedmiu godzin możemy kontynuować naszą rozmowę, jeśli nadal będziemy przy życiu. Dano nam stroje maskujące od hełmów poczubki butów. Wyglądaliśmy jak Indianie. Niekończący się niezmienny szereg mężczyzn uzbrojonych po zęby. Trzydzieści sekund. — zakrakał lojtnant Olsen, stał między legionistą i małym z pistoletem maszynowym na ramieniu i stoperem w dłoni. — Naprzód! — wydał rozkaz, jak łasice wspięliśmy się na brzeg naszego okopu. Oberlojtnant Grenadierów odezwał się złowieszczo. — Cieszę się, że nie idę. To się może okazać, delikatnie mówiąc, niebezpieczne — — Zarozumialec — uśmiechnął się Porta, spiesząc za legionistą i Hajdem. Jedna za drugą sekcje znikały nad brzegiem okopu i pogrążały się w ciemności. Aby zbić Rosjan z tropu, na sąsiednim odcinku zaczął się krótki, gwałtowny ogień artyleryjski. — Pilnujcie się — ostrzegł Mały — dookoła są miny. Potrafię wywąchać te przyjemnostki z odległości kilku metrów. Pełzł na czele sekcji, pilotując nas przez gęsto napakowane pole minowe. Naprzód, bohaterowie, za małym. Na litość Chrystusa zamknij dziób, mały, powiedział stary. Bełkoczesz tak głośno, że można to usłyszeć o całe mile. Nie beztaj mnie, ostrzegł mały, bo zwariuję, wstanę i zacznę wołać iwana. Przedostaliśmy się przez linie rosyjskie i dotarliśmy do wsi o jakieś cztery czy pięć kilometrów za frontem. To porta odkrył znakomicie zamaskowane czołgi. Święta Matko Kazańska, zawołał mały, to cała armia tych T-34. Jeśli one zaczną się toczyć, nie będziemy mieli nawet czasu, by zacisnąć nasze dziury w dupie. Powiedział wschodnioprusak. — Zamknij się! Powiedział stary, rozglądając się nerwowo. Nie podniecaj się tak, rzekł z uśmiechem porta. Za chwilę możemy sobie fruwać z aniołami, dmąc w ich trąby. Jezu, chryste! Dostaję gęsiej skórki od samego patrzenia na te wszystkie te trzydzieści cztery! zawołał Stein. Musi ich być przynajmniej ze sto. Czy mogę ci zaproponować dobrą radę? Zapytał Mały: Wsiądźmy na pociąg bezpośredni do linii niemieckich. Na całe mile stąd można wywąchać morderstwa, strzały w potylice. Masz rację, odezwał się legionista. Wynośmy się stąd jak najszybciej. Zobaczyliśmy wszystko, cośmy chcieli. Doskonale, mruknął Stary, spływajmy. Włożyłem moje pantofle do biegów. Uśmiechnął się mały. Po prostu idźcie za mną, a powrót do domu nie zajmie wiele czasu, obiecuję wam. Masz największe tchórzliwe serce, jakie kiedykolwiek spotkałem. Zadrwił gefreiter Trepka. Ucieczka przed tymi niższej rasy Rosjanami to hańba. Mały przyjrzał się aroganckiej, junkierskiej twarzy Trepki, z jej pogardliwie spoglądającymi oczami. Mruknął. Serdecznie cię zapraszam, byś tu pozostał i porozmawiał z tymi niższymi. Co do mnie nie pragnę być bohaterem. Zamknij się, mały, i ruszajmy, oświadczył zdecydowanie legionista. Z małymi portą na czele pognaliśmy na złamanie karku przez las. Z nieomylnym instynktem prowadzili nas wąskimi i często zalanymi wodą ścieżkami. Ledwie dotarliśmy do otwartej przestrzeni, gdy cztery zielone gwiazdy strzeliły w górę i zmieniły noc na dom duchów, nasze twarze zaczęły wyglądać trupio. Z szybkością błyskawicy rzuciliśmy się w ukrycie, wokół nas wszystko nagle nabrało życia, jakby niewidzialna ręka nacisnęła guzik. Ostre głosy komend i pisk gwistków nadleciały z mroku, powietrze zadrżało od ryku i grzechotu setek silników, dzwoniły ciężkie łańcuchy czołgów, ziemia pod nami zatrzęsła się, gdy działa samobieżne i te trzydzieści cztery potoczyły się naprzód w szyku bojowym. Święta Matko Brygido, zawołał mały, podnosząc się do połowy, niech mnie powieszą, jeśli nie jesteśmy w samym środku obszaru koncentracji. To wina tego przeklętego czarnego kota, na którego natknąłem się tego ranka, ale niech to szczerzące zęby stworzenie poczeka, aż spotkamy się znowu. Imbecyl, syknął trepka. Trudno uwierzyć, byś był normalny. Mały odwrócił głowę i zamachnął się na niego pięścią, ale trepka natychmiast się wycofał. Doprawdy warknął mały. Wygląda na to, że my dwaj powinniśmy odbyć małą pogawędkę, tym mały papierowy żołnierzyku. Co zrobimy? Zapytał szeptem grenadier Schmidt, próbując zobaczyć skąd dochodzi do lasu hałaśliwy warkot. Po prostu leż cichutko i licz gwiazdy, odpowiedział legionista, a potem idź za nami, gdy wyruszymy. Kiedy chcesz odejść, to twoja sprawa, rzekł mały, ale ja wyruszam natychmiast, ponieważ za chwilę pokaże się piechota Iwana i wtedy będą strzały w potylice. Nie mogę z wami zostać, ponieważ obiecałem Emmie, że wrócę do domu. Skąd wiesz, że nadchodzi piechota? wyraził wątpliwość Trepka. Co za żółtodziób, parsknął Hajde, Jeszcze musisz się wiele nauczyć. Piechota zwykle idzie za czołgami, a jeśli znajdzie nas tutaj, zapomnisz o byciu bohaterem. I wtedy niech nam Bóg dopomoże, dokończył Bauer. Tam są! powiedział porta, wskazując skraj lasu. Długi sznur ludzi wynurzył się gęsiego z lasu. Rosyjska piechota. W chwilę później, w stronę linii niemieckich potoczyły się czołgi. Pa, bohaterowie! Mały stąd rusza, i już go nie było. Stary i porta poszli za nim. Następnie daliśmy dęba, legionista i ja. Trepka próbował zatrzymać Hajdego, ale ten wyrwał mu się, używszy kolby pistoletu maszynowego. Pociski oświetlające wytrysnęły w niebo. Za nami ryczała rosyjska piechota. Ura! Za Stalinu, strzelając wściekle we wszystkie strony. Fala za falą, odziani w khaki piechurzy, wylewali się z rosyjskich okopów. Cały front ożył. Zmienił się w jakieś przerażające piekło. Pociski wszystkich kalibrów rozdzierały pooraną ziemię. Niemiecka i rosyjska artyleria współzawodniczyły ze sobą, by piekło uczynić doskonałym. Legionista i ja jednym skokiem wylądowaliśmy w głębokim leju po pocisku, jeszcze ciepłym od wybuchu. Na dnie leżały jakieś nieokreślone szczątki człowieka, ale to nas nie obeszło wszystko nadawało się jako ukrycie przed pociskami ktoś upadł mi na plecy wrzasnąłem ze strachu cicho głupcze doleciał głos małego był cały wysmarowany krwią walczył wręcz z rosjaninem odgłosy dźwięczących łańcuchów zbliżyły się to te trzydzieści cztery musieli nas zobaczyć, wyszeptał mały. Leżcie gdzie jesteście, póki nie będzie prawie nad nami, wtedy pobiegniemy. Nienawistny odgłos grzechoczących łańcuchów zbliżał się coraz bardziej. Czułem jak pełznie mi po plecach mdlący strach, ale wiedziałem, że rzucić się do biegu o sekundę za wcześnie oznacza śmierć. Wargi legionisty drżały jak królikowi. W swym przerażeniu wbił palce głęboko w ziemię. Mały miał taką minę, jakby to wszystko go nie obchodziło. Nagle ryknął, jazda! Ujrzeliśmy nos trzydzieści 34 na skraju Leja. Jak wydostaliśmy się, nie wiem. Wiem tylko, że nasze nogi poruszały się same. Czołg przetoczył się przez lej, miażdżąc wszystko, co w nim było, potem grzmiąc, ruszył dalej. Wylądowaliśmy w innym leju, gdzie leżeliśmy, łapiąc powietrze otwartymi ustami. Nasze pstre mundury maskujące były zbyt ciasne, jakby chciały nas udusić. Mały związał sześć granatów ręcznych w roli supermocnej miny magnetycznej, pomrukując, ja im dam popalić. Przeklęte stalinowskie płotki, próbujące nie dać małemu wrócić do emmy. Znów grzech od łańcuchów. Nie mogę tego wytrzymać! wrzasnąłem. To czemu nie wysyłasz telegramu do Żukowa, by zrobił przerwę aż dojdziesz do siebie? Zadrwił legionista. Uniósł głowę nad brzegiem Leja, by zobaczyć czołg, którego zbliżanie się słyszeliśmy. Zatrzymał się. Jego silnik przeszedł na jałowy bieg. Wieżyczka swą długą lufą przeszukiwała teren, a potem ciężki dieslowski silnik znów zarżał. Jeszcze raz niesamowity grzech od łańcuchów. Rozległ się brzęk i ryk. Z lufy wyleciał pocisk na pozycję niemieckiego karabinu maszynowego, która strzeliła w powietrze słupem ognia. Mały zamachnął się ręką do tyłu z triumfalnym łypnięciem oka. Zagrzechotała wielka wiązka granatów. Do diabła daj im przejechać! wrzasnął legionista, wpatrując się jak zahipnotyzowany w rękę małego. Zanim ją rzucił, mały trzymał ją przerażająco długo, a potem padł z powrotem do leja. Wepchnęliśmy twarze w błoto. Ogłuszająca eksplozja otoczyło nas morze płomieni. Teraz możemy ruszać, chłopcy, oznajmił mały, patrząc przez chwilę z uniesieniem na płonący czołg. Z włazu wieżyczki zwisał do pół ciała człowiek szaleńczo wrzeszcząc. Legionista strzelił do niego z pistoletu maszynowego. Nowy rodzaj znieczulenia warknął. Leutnant Olsen wraz z całą naszą resztą wypadł z lasu. Tuż zanim nim piętnastu świeżych rekrutów biegło zbitą gromadą. Dostrzegł ich T-34, zabłysnął reflektor i schwytał ich w swój oślepiający snop. — Biegiem! — wołał Leutnant Olsen, ale nikt go nie słyszał. Z zagłębienia w ziemi, gdzie wskoczyłby się ukryć, widział, jak czerwonawo-niebieskie i zielone pociski smugowe zwalają z nóg piętnastu rekrutów. Feldwebel Schneider pobiegł prosto do milczących niemieckich linii. Piętnastocentymetrowy pocisk burzący padł mu tuż pod nogami na ziemię, rozdarło go na trzy części. Podoficer Grunert i artylerzysta czołgowy Huber pojawili się w celowniku T-34, który jeździł sobie, używając swych karabinów maszynowych, jakby był na strzelnicy. Hubera trafił pocisk smugowy. Przebił mu pierś na wylot. Huber zatrzymał się, padł na twarz i wydał długi, donośny wrzask. Bił w ziemię rękami i nogami. t cztery przejechał po nim. Jego kości zachrobotały, a krew i ochłapy ciała przylgnęły do boków ciężkich gąsienic. Czołg wyglądał jak samochód przejeżdżający przez kałuże. Podoficer Gruner wstał jak skamieniały przed stalowym potworem, wyciągnął ręce jakby chciał go zatrzymać dłońmi. T-34 kiwnął się z wdziękiem, na gąsienicach jakby miał zatańczyć kadryla. Z połączenia segmentów jego lewej gąsienicy zwisała jedna z rąk Hubera, wyglądała jakby machała. Z dwóch przednich rolek kapała krew. Rosyjski piechur zauważył Grunerta, zaklął i wystrzelił mu w plecy pół tuzina pocisków. Ten padł i zachrypiał. A potem leżał nieruchomo. Piechur tylko zmiażdżył mu bark. Leutnant Burgstadt, zastępca dowódcy, spanikował i wpadł na minę, która wyrzuciła go w powietrze. Miał rozdarty brzuch. Jego prawa noga wisiała na kilku więzadłach stawowych tuż pod kolanem, gdy znaleźli go dwaj rosyjscy piechurzy, leżał skulony, dwiema rękami przyciskał brzuch, próbując przytrzymywać wnętrzności. Między jego palcami sączyła się krew. Usta miał szeroko otwarte, ale nie wydawał żadnego dźwięku. Pios, mruknął jeden z Rosjan i przestrzelił mu głowę. Giermanski czort. Rzekł drugi i wbił długi trójkątny bagnet w pierś dziewiętnastoletniego leutnanta. Zrobił to bardzo powoli i z namysłem. Jego siostrę powiesiło SS w Charkowie. Zastosował się do hasła Ilii Erenburga. Zabijajcie bolszewiccy żołnierze Rosji! Bądźcie pełni nienawiści strzelcy Armii Czerwonej! Ugaście wasze pragnienie zemsty niemiecką krwią! Uśmiechnął się do swego kolegi i powiedział, Dawaj! Józef Porta siedział na brzegu okopu z wielką puszką wołowiny w ręce. Prowadził wykład dla małego na temat związku między wołowiną i zwiększoną potencją. Zrobił ręką wymowny gest, aby mały mógł zrozumieć, co to jest potencja, ale przerwały mu długie, grzmiące detonacje setek odpalanych dział. Podmuch wybuchów był tak straszliwy, że porta i jego puszka zostały wyrzucone w powietrze i trafiły małego w głowę. Mały siedział po turecku na dnie okopu. W ciągu paru minut cały system okopów został obrócony w proch nie do poznania. Bombowce nurkujące spadały z nieba całymi rojami. Wybuchały bomby z płynem zapalającym. Rosyjska artyleria zżygała z lasu zniszczeniem na niemieckie pozycje. Nie było ziemi ani nieba, ani słońca świat składał się z wybuchów, ryków, jęków i wrzasków. Ci, co już byli martwi, byli teraz wyrzucani raz po raz w powietrze. Tysiące odłamków świszczały tak wokół żywych, jak i martwych. Dywizja przestała istnieć. Ludzie z trzeciego plutonu pod dowództwem sztabsweldwebla Dorna biegali po ziemi niczyjej jak zbłąkane owce. Pruły do nich trzy T-34. Szukali schronienia w leju, gdzie zbili się jeden na drugim. Rosyjska piechota uderzyła na nich ze skraju lasu. Feldwebel Dorn ryknął ochryple krótki rozkaz. Otworzyli do Rosjan ogień trzech KM-ów MG-42. T-34 wystrzelił w nich kilka pocisków burzących. Wstali i wyciągnęli w górę ręce, nie bacząc na groźby Feldwebla Dorna, że zamelduje o ich tchórzostwie. Rosyjscy piechurzy, którzy też znaleźli się w ukryciu, również wstali, podnieśli pistolety maszynowe i potraktowali zszokowany trzeci pluton jako cel na strzelnicy, nie przestali, póki ostatni człowiek nie padł na ziemię. Teraz wiemy, czego możemy oczekiwać, powiedział Stary. Do zrobienia mamy tylko jedno: wrócić do naszych własnych linii tak szybko, jak to tylko możliwe. I strzelać do wszystkiego, co stanie nam na drodze. Rozdział XV. partyzanci. Resztki piątej kompanii stały na skraju lasu 17 kilometrów na południowy zachód od poprzedniej niemieckiej linii frontu. Niektórzy z ludzi obecnie było ich tylko dwunastu, siedzieli, inni leżeli pokotem. Ludźmi tymi byli. Leutnant Olsen, Gruba, Sporta, Mały, Legionista, Stary, Bauer, Wschodnio-Prusak, Steinheide, Trepka i ja. Mały żółł soczystą gałązkę, próbując w ten sposób ugasić palące pragnienie, Leutnant Olsen postarzał się w ciągu jednej nocy o dziesięć lat. Jego głęboko osadzone oczy były przekrwione i patrzyły nieruchomo szklistym wzrokiem. Dwunastu ludzi, jęknął. Wszystko, co zostało z dwieście dwudziestej piątej, co u licha mamy robić? Rozpaczliwie patrzył na każdego po kolei. Herr Leutnant, wyszczekał grubas. Proszę mi pozwolić zrobić propozycję. Leutnant Olsen zmęczonym gestem pachnął ręką. — Posłuchajmy, Sfeldwebel. Proponuję, abyśmy wszyscy razem przeszli do Rosjan. Mały parsknął śmiechem. Zawołał do legionisty siedzącego na przewróconym drzewie. — Podoficer szef został dotknięty zmęczeniem wojennym. Myśli, że może pójść do Iwana na leczenie wypoczynkowe. Grubas wściekł się. — Bądź łaskaw zamknąć się, Stabsgefreiter! Mały otwarcie wyszczerzył się na niego. Ty tłusta Świnio. Ma przez propozycję, którą złożyłeś przed chwilą, straciłeś wszelkie prawo do rozkazywania mi ani komukolwiek innemu w tej bandzie. Grubas przełknął ślinę, zwrócił się do lojtnanta Olsena. Herleutnant, domagam się, by ten człowiek został natychmiast postawiony przed sądem wojennym za otwarty bunt. Zejdź na ziemię, powiedział Julius Hajde, wtrącając się do rozmowy. Nie możesz być przy zdrowych zmysłach, Grubasie. Jeśli zechcemy, mały i ja, możemy utworzyć sąd wojenny i powiesić cię na najbliższym drzewie. Leutnant — zawył Grubas, to jest bunt. Nie, sztab Odparł ostro Leutnant Olsen. Faktem jest, że przez twoją propozycję przejścia do nieprzyjaciela stałeś się winnym trzech przestępstw, za które sąd złożony z całej załogi może wysłać cię na szubienicę. Gruba zgapił się zdumiony. Mały uśmiechnął się i połaskotał go za uchem. Ty, tłusty wsiochu, jakże się zasapiesz, gdy cię będę wieszał? Daj mu spokój, mały, powiedział stary, on zawsze był świnią. A teraz na dodatek jest tchórzliwą Świnią. Załatwimy z nim porachunki, gdy wrócimy, jeśli wrócimy. Spojrzał prosto na taśmociąg, po którym Rosjanie płynęli na zachód w kierunku na lwów, brześć litewski i tołoczyno. Dla nas brzmiało to jak groźna burza. Grzmiące czołgi, grzechoczące gąsienice, rżące konie, a potem podążająca za nimi artyleria z coraz bliższym hukiem jej dalekonośnych dział. Porta i mały znaleźli skład intendentury, ale zostało tam bardzo niewiele: czternaście puszek wołowiny, dziewięć paczek sucharów, trochę rozmokłych herbatników oraz kot. Z wyjątkiem małego i porty, wszyscy czuliśmy obrzydzenie do kota, ale mały zepchnął na tył głowy swój melonik i zadrwił. Pewnego dnia zmądrzejecie, rozpieszczeni żołnierze, machnął ręką w stronę lasu. Ten tam gajik jest głęboki na jakieś sześćdziesiąt kilometrów i pełen pogardło partyzantów. Za kilka dni zaczniecie umierać z głodu. Wasze gęby zmienią się w jedną wielką rozdziawioną dziurę i gotowi będziecie oddać życie za możliwość wbicia zębów w kociaka. Ty, śmierdząca świnio, zawołał Trepka z obrzydzeniem malującym się na każdym calu jego wytwornej twarzy, to, że takiemu typowi jak ty pozwala się nosić mundur oraz mieć broń i amunicję, jest dla mnie niewytłumaczalną zagadką. Mały zakręcił się w miejscu. Jeszcze jedno słowo, chłopcze, a złamie ci kręgosłup. Pani maeszty, super gówno? Trepka zbladł. Rzucił małemu nienawistne spojrzenie i wymamrotał coś niezrozumiałego. Próbował sięgnąć po pistolet, ale ujrzawszy wbity w siebie wzrok Hajdego dał spokój. Herr Leutnant, Powiedział mały i rzucił worek z zapasami lejtnantowi Olsenowi. Kota trzymał w ręce jak martwego królika. Czy zechce pan rozdzielić żywność? Lejtnant kiwnął głową. Podzielił żywność na dwanaście porcji, dokładnie tej samej wielkości, tak dokładnie, że na końcu każdy otrzymał po ćwierć herbatnika. Gdy żywność została rozdzielona, mały spojrzał na każdego z nas po kolei podniósł kota nad głową. A więc żaden z was nie chce dostać ani kawałka koteczka? Nikt nie odpowiedział. Doskonale, mnisi, mówił dalej, upewnijcie się, że później nie przyjdziecie do mnie, by poprosić o jego nogę. Wyciągnął z kieszeni kapciuch na tytoń, każdego ranka zwinę dwanaście chwastów, a każdy z Was może przyjść i dostać swój, jeśli zechce, ale to nie prezent. To pożyczka i chcę, żeby była zwrócona. Procentem będzie ćwierć za każdego całego. Pogroził wielką pięścią, a do Waszej wiadomości, ta pięść jest moim prawnikiem. A druga woźnym sądowym. I możecie się założyć, że niewypłacalność będzie ścigana natychmiast. Ile dokładnie mamy amunicji? zapytał podnosząc głowę Leutnant Olsen. Diabelnie mało, Herr lojtnant — odrzekł porta, ciskając kamyk do małego stawu. Kamyk podskoczył pięć czy sześć razy na spokojnej powierzchni. Ale zdaje mi się, że wystarczy na kulkę w łeb każdego z nas. Zaprzestań, Porta, tego twojego całego męczącego pyskowania, wybuchnął leutnant Olsen, pchnął do starego trzy skrzynki amunicji. Te są pełne. Co z KMM, czy jest w porządku? Tak, odparł zwięźle stary i stuknął czubkiem jednego buta w drugi, jakby był śmiertelnie znudzony. Doprawdy wrzasnął Porta, trzy skrzynki prochu i prawdziwy karabin maszynowy. Jeśli nie wygramy tej wojny, po prostu nie zasługujemy na to, by nas nazywać Teutonami, synami nibelungów. Leutnant Olsen udał, że nie słyszy naśmiewania się porty. Zwrócił się do Starego. Jaką mamy jeszcze inną broń? Stary stukał gałązką w mrowisko, odpowiedział obojętnie trzy pistolety maszynowe, jeden rosyjski siedemnaście granatów ręcznych, miotacz ognia oraz miotacz rakiet przeciwczołgowych, bez amunicji. Święta Marios Sankt Pauli, ucieszył się Porta, zgiął się w pół ze śmiechu. Niech mnie diabli, jeśli to nie wystarczy, by stawić czoło całej armii. Miejmy tylko nadzieję, że nie dojdzie do naszych kolegów, jaką niebezpieczną bandą jesteśmy, bo znów mogą uciec. Zamknij twą przeklętą gębę! Uniósł się Lloyd Olsen. Twoje nieustanne kłapanie dziobem ani trochę nam nie pomaga. Czemu zamiast tego nie podpowiesz nam, jak możemy sterować przez teren partyzantów i wrócić do niemieckich linii? Musi gdzieś być nowa linia frontu. Przepraszam, że się wtrącam, powiedział mały, ale uważam, że nowa linia frontu została ustanowiona w pobliżu Berlina. To nielojalna wypowiedź, krzyknął trepka. Domagam się sądu wojennego zgodnie z rozkazem Firera nr osiem. Trepka, ty nie jesteś całkiem przy zdrowych zmysłach. Czy wyobrażasz sobie, że mamy czas na tego rodzaju nonsens tu, za rosyjskimi liniami? Trepka stuknął obcasami i spojrzał na Leutnanta Olsena z fanatycznym błyskiem w oku. Zapiał jak miniaturowy kogut. Herr Leutnant, każdy niemiecki żołnierz bez względu na stopień może żądać odbycia sądu wojennego przeciw defetystom i zdrajcom. Wręczył Leutnantowi Olsenowi swój pisemny donos na małego. Leutnant Olsen przeczytał go w milczeniu, a potem podarł na kawałki. Spojrzał na trepkę, który stał przed nim wyprostowany jak wycior do karabinu, całkowicie pewny siebie. Na twoim miejscu zapomniałbym o donosie. Wygląda, że pomysł sądu wojennego utkwił ci w gardle. Mały, siedząc na pniaku między portą i legionistą, wrzasnął tak, że echo rozniosło się po lesie. Przekonajmy się, jak nasz zarodek przyszłego pułkownika będzie chciał postawić przed sądem wojennym biednego małego po tym, jak Iwan nas złapie. Julius Żydożerca powiedział mi wszystko o tym parszywym meldunku. Przestań wrzeszczeć dobrze? — zganił go Leutnant Olsen, albo będziemy w drodze na Kołymę, nim się zorientujemy. — Saperlotte — mruknął legionista — zdecydowanie wolę Saharę od Syberii. — A ja mówię do diabła z twoją Saharą i Syberią, jeśli tylko Józef Porta dostanie się na Bornholmerstrasse, Moabit, Berlin. — A jak Józef Porta proponuje tam się dostać? — zadrwił leutnant Olsen. Zwiniemy Iwanowi ciężarówkę. To lepsze niż iść piechotą, odrzekł nonszalancko porta. Leutnant Olsen spojrzał na Starego i potrząsnął głową. Stary wzruszył ramionami, zwariowany pomysł mruknął. Porta wstał, zarzucił pistolet maszynowy na ramię i ciężkim krokiem wyruszył do lasu. Mały, jak wierny pies, poszedł jego śladem, ciągnąc za sobą skrzynki amunicyjne. Lloyd Nadolsen znów potrząsnął głową. — Gęsie go za mną! — zakomenderował. Przez całe godziny przepychaliśmy się przez las, jak przez dżunglę tropikalną. Płakaliśmy, przeklinaliśmy, biliśmy się między sobą, ale instynkt samozachowawczy i strach przed tym, czego mogliśmy oczekiwać od Rosjan, jeśli wpadniemy im w ręce, popędzały nas do dalszego marszu. Z niezawodnym instynktem puszczańskiego wilka, mały prowadził nas przez zarośla i bagna, dopóki po czterech dniach nieznośnego wysiłku nie ujrzeliśmy blasku jakichś ogni. Z przerażenia ukryliśmy się wśród sosen. Wszyscy z wyjątkiem Porty i Małego byli zgodni, że musimy oddalić się od tych ogni, ale w końcu Lloyd nad Olsen poddał się bezwarunkowo Porcie i Małemu, choć w głębi serca uważał ich za obłąkanych. — Jeśli tam są ognie, to są także Iwany — powiedział z przekonaniem Porta — a gdzie są Iwany, są też ciężarówki, a my użyjemy tych ciężarówek. Mały, chodź, rozejrzyjmy się. Mały znikł w ciemności. Stary i Leutnant Olsen dziko zakleli. Wróciwszy po dwóch godzinach, przykucnęli koło nas, leżących w wysokiej trawie. Mały zsunął swój melonik na tył głowy, dławił się od śmiechu. — Powinniśmy się byli spotkać dawno temu, Józefie Porto. Pomyśl o tym wszystkim, co mogliśmy zwinąć na reperban. Ty byś bajerował frajerów, a mały by ich walił w łeb. — Klejnot, nie ciężarówka — mruknął Porta. — Co chcesz powiedzieć? — zapytał niecierpliwie lojtnant Olsen. — Terenowy pojazd pancerny dla artylerzystów czołgowych, pełen kanistrów benzyny, wystarczających, by zawieść nas na Bornholmerstrasse. — A załoga? — zapytał leutnant Olsen, patrząc na ciemne korony drzew. — Nie ma o czym gadać — odparł mały, bijąc jakieś komary. — Tylko osiem żółtych małp siedzących koło węglowego piecyka i zachlewających się. — majesz. A ją przynajmniej trzy kwarty wódki, powiedział porta, które zwinęli któremuś ze swych oficerów kwatermistrzostwa gwarantuje. Mały zaśmiał się cicho, a teraz te dwa tatarskie pawiany siedzą sobie tam i chłepczą ją, jakby wojna wkrótce miała się zakończyć. Założę się, że myślą tak. Niemcy. Ta nazistowska hołota zostali już prawie wygnani z powrotem do Polski. Porta roześmiał się głośno, i nagle my zwijamy ich pancerną ciężarówkę. Dostaną konwulsji. Przez chwilę leżeliśmy w milczeniu. Można było poczuć, jak wszyscy zastanawiają się nad tą ciężarówką. Porta zwinął sobie papierosa. Po chwili lejtnant Olsen wstał doskonale, chodźmy po nią. I teraz rozegrał się za liniami nieprzyjacielskimi jeden z tych niezliczonych dramatów, nigdy nie opisywanych w komunikatach. Jedyną ich konsekwencją jest to, że kilka nazwisk zostaje skreślonych ze stanu służby. Kapral Wasylii Rostow i artylerzysta czołgowy Iwan Skolienski z 34. Brygady Pancernej właśnie podeszli do swego cudownego nowego transportera pancernego, by wziąć parę kawałków wędzonej baraniny, gdy poczuli na gardłach parę stalowych palców. Powoli wszystko przed ich oczami zmieniło się w ciemność. Wasyliowi udało się tylko podnieść rękę do gardła i dotknąć dławiących palców, a potem umarł Iwan ujrzał przed sobą dwoje swych dzieci. Ujrzał je tylko przelotnie, chciał je zawołać, ale z jego ust nie wydobył się żaden dźwięk, jego nogi trochę zadrgały. Legionista nieco zacisnął chwyt. Wtedy on też umarł. Porta i Mały szybko naciągnęli bluzy martwych na swe czarne mundury czołgistów i włożyli rosyjskie hełmy Krótko wymienili szeptem kilka uwag z resztą oddziału Wtedy wszyscy podkradliśmy się do ogni, gdzie można było odróżnić paru Rosjan resztę załogi transportera — Job twoju mać! — zaklął głośno Porta Rosjanie przy ogniu roześmieli się Jeden z nich zawołał, pospieszcie się, czekamy. Natychmiast, chłopcze, natychmiast, mruknął legionista. Wkrótce będziecie w domu, w ogrodzie Allaha. Zbliżyliśmy się od dniącej strony piecyka, bezszelestnie jak węże. Julius Hajde przygotował swą stalową pętlę. Legionista roztarł sobie nadgarstek i zacisnął dłoń na swym mauretańskim sztylecie. Stary sprawdził swą krótką łopatkę do okopywania się, przesunąwszy nią w pięści. Każdy z nas sprawdzał, jak mu leży w ręce jego specjalna broń. Łopatki i noże błysnęły w blasku niedużego ognia. Paru zaskoczonych artylerzystów czołgowych wydało mdlący bulgot, gdy noże i łopatki wbiły się w drżące ciała. Juliusz Hajder rzucił się na sierżanta. Wcisnął mu twarz w rozżarzone węgle ognia, który zgasł z sykiem. Wypuścił swą ofiarę dopiero, gdy już się nie ruszała. Lejtnant Olsen zwymiotował. Cały incydent rozegrał się tak niewiarygodnie szybko, bez hałasu, bez bohaterstwa, że w zdumieniu patrzyliśmy na trupy rosyjskich artylerzystów czołgowych. Jeden z nich miał w ręce kawałek chleba, inny trzymał przewróconą do góry dnem menaszkę. Kapuśniak rozlał mu się na piersi. Wszystkie oczy zapłaczą, gdy wieść o śmierci bohaterów dotrze do wsi. Uśmiechnął się Stein. Szturchnął trupa sierżanta czubkiem buta. Stary siedział kiwając się z głową w dłoniach. Był śmiertelnie blady. Odrzucił na pewną odległość swą skrwawioną łopatkę. Leutnant Olsen wymiotował żółcią. Tych dwóch nigdy nie zdołało się do tego przyzwyczaić. Mały i Porta zapomnieli o umarłych. Wskoczyli do nowiutkiego transportera pancernego, Porta za kierownicę, Mały za karabin maszynowy. Gdy odkryli, ile broni zawiera, Julius i Stein stanęli na tyle wozu i wydawali radosne okrzyki jeden za drugim. Transporter był napchany wyposażeniem, dwa karabiny maszynowe i jeden z ich niezrównanych rosyjskich moździerzy okopowych. Porta darł się z radości, włączył silnik i pozwolił mu ryczeć, aż powietrze drżało. — To świetna bryka, prawda? — promieniował radością. — W całej armii niemieckiej nie znajdziecie nic, co by się z nią równało. Gdy silnik zaczął ryczeć, Leutnant Olsen i stary wskoczyli do środka. — Czy zwariowaliście do reszty? — rugnął ich Leutnant Olsen. — Ten ryk można usłyszeć nawet na taśmociągu. — Zrób, żeby działał ciszej. — Nie da się! — odkrzyknął Porta — Iwan nie wie, jak się buduje bezgłośne silniki. Muszą piszczeć i huczeć. Zakręcił ciężkim wozem. Gąsienice zaklekotały na wypalonym ogniu i trupach. Iwan Śmierdziowicz, tu Józef Porta z Bożej Łaski Hauptgefreiter w pobitej armii Hitlera. Włączył hamulce gąsienice zachlupotały a nam koło uszu przeleciały chmury ziemi zapalił przednie światła co wywołało ponowny krzyk lojtnanta. — wyłącz te reflektory człowieku i rozkazuję ci żebyś zamknął twarz herr leutnant jeśli zrobię tak jak pan mówi nie zajedziemy daleko nie jesteśmy już przerażonymi Niemcami, lecz śmiałymi iwanami wygraliśmy wojnę, spuściliśmy lanie nazistą, pogoniliśmy ich daleko w Polskę. Wkrótce będziemy w Berlinie, gdzie są toalety z prawdziwej porcelany, więc czemu jechać w ciemności i ciszy? Gospodin Leitnant. Mnóstwo światła! Oceany światła! Matka Rosja raduje się! Zwycięstwo jest nasze! Proletariat jest potęgą! Niech żyje tatuś Stalin! i twoju mat! Leutnant Olsen przyłożył palec do czoła i spojrzał na starego. Pomyślał, że porta musiał zwariować. Jak opętany poprowadził ciężki transporter przez noc. On i mały siedzieli na miejscu kierowcy, ubrani w rosyjskie płaszcze i hełmy. Często przejeżdżaliśmy koło obozów, gdzie wąska droga nie pozwalała skręcić. Porta po prostu przyspieszał jazdę i podnosił lewą pięść w pozdrowieniu Czerwonego frontu. Zaś brodaci o dzikim spojrzeniu i tylko w połowie umundurowani ludzie machali do nas, wymachując bronią nad głowami. Ura, Stalinu. – Da zdrastwuje krasna armia! – ryczeli podnieceni zwycięstwem partyzanci za tym, co brali za rosyjski samochód pancerny. – Do Warszawy i Brześcia Litewskiego! – odkrzyknął Porta. – Dałoj z giermancami! W Berlinie będziemy myć się i srać do porcelanowych misek! – Odłóż jedną także dla nas, brat towarzysz, wrzeszczeli na pożegnanie partyzanci. Godzina za godziną słychać było klekotanie gąsienic, gdy transporter hałaśliwie mknął przez wielki las. Gdy zatrzymaliśmy się w ciągu dnia, wóz został zamaskowany.